Jeszcze w chata. E kurna, gdzie? Tu już ogarnięte. Jeszcze jest na obiad. Siana. Te kurna czarne i byczko. Już mam pogarnięte. Wypiję i te krowę dawać. Już podjadali kukurydzę. Ma nadawać. Rolnik pomocny prezentuje. Będzie trzeba starego ciulika to odsunąć, bo sznurki popękane, nie mogę odsunąć. Się porozwalali. No i z góry będzie trzeba z czwartego rzęda z 2-3 ściągnąć. To starego się odpali. Bo trochę zwrotniejszy, żeby tutaj się wykręcić. Wjechać turem i ściągnąć. Bo się nie chce zwalać, bo to huknie, zaraz beton pęka. Z trzeciego rzędu, z czwartego to niebo pęka, właśnie się odbija i nic dalej daję, bo krowy doryczyć. O kurde. Aż tych bel owiniętych to tutaj zostało mało, 40, żeby poprzywozić, a resztę to same siano tam na wyskach się akurat się skończy i te to pewno zostaną tylko tutaj do pasienia. Potem do ostatniego filmu to najwięcej w życiu robimy, kupujemy i sprzedajemy. Nie chodzi mi tu o ciuchy. No tylko po prostu kupujemy i sprzedajemy. Tak jak na przykład ja teraz filmik nagrywam, nie? Wrzucę i na przykład sprzedaję. To jakby powiedzieć sprzedaję, a ty albo w to uwierzysz, albo nie. Czyli albo kupujesz, albo nie. Jak na przykład dużo osób uświadomiło tam tego, parę rzeczy ciekawych się nauczyło na przykład, no to już powiedzieć kupiło, nie? I tego najwięcej się w życiu robi. W ciągu dnia to dużo. Tak jak już zapomniałem, ale Agro Piotr, coś takiego Agro, raz pod filmem. To mówię, dużo jemu uświadomiło mu wiele filmiki moje. Żebym tak trzymał dalej. No to widać, że się mówi moje informacje. Ja sprzedaję informacje, on kupuje. Albo to można tak mówić, albo wierzy, albo nie wierzy, nie? To zawsze jest takie zagadkowe. Taki przykład wam dałem. Wiele uświadomiło, więc fajnie. I lecimy dalej. Idę tylko siadać i do domu, trzeba jeść. Trzymajcie się, hejka.